O mojej smutnej doli u Witka w niewoli. Przez całą lekcję ten wstrętny chłopak mi dokuczał, zamiast uważać. I nos mi rozwałkował jak trąbę u słonia. Przypomniałem sobie, jak utosi spokojnie. Ładnie siedziałem koło kałamarza i płakać mi się chciało. Wreszcie lekcje się skończyły. Myślałem, że mnie ten chłopak zabierze do piórnika, ale on wcale piórnika nie miał. Pióro uwalane atramentem i złamany ołówek wrzucił do teczki, a mnie cisnął o ławkę i poszedł. Kto nigdy nie siedział przez calutką noc na twardym, wstrętnym pulpicie z zachlapanym atramentem i porżniętym scyzorykiem, ten nie wie, jak to smutno. Wtedy dopiero zrozumiałem, jaka to ważna rzecz ten piórnik i miękka wycieraczka. Na drugi dzień ten chłopak, wołali na niego Witek, przyszedł i znowu zawiesił mnie na guziku. Podczas przerwy wypadł z klasy i zaczął biegać po korytarzu. Tego popchnął, temu nogę podstawił, tamtemu język pokazał, a mnie się aż w głowie mąci od tego podrygiwania na nitce. Nagle patrzę, a tu drzwi do naszej klasy. Poznałem doskonale, a na tych drzwiach ogłoszenie wypisane czerwonymi literami. Chciałem przeczytać, ale nie zdążyłem, bo ten Witek rzucił się i popchnął trzy dziewczynki, co szły przed nami. Dziewczynki rozbiegły się, przestraszone. Ja patrzę, a to Tosia, Zosia i Josia. Chciałem krzyknąć, dać znać o sobie, ale nie zdążyłem, bo ten wstrętny Witek pognał jak szalony.